Wilk to drapieżnik, który z reguły unika ludzi, nie gardzi jednak zwierzętami hodowlanymi. Każdego roku na terenie Suwalszczyzny dochodzi do szkód. Najczęściej ofiarą wilczych głów padają cielęta, owce. Mapa i kalendarium notowanych szkód wskazuje, że sprawcami są wilki migrujące z Litwy oraz terenów Wigierskiego Parku Narodowego. Widok, który zastają na pastwisku właściciele zwierząt hodowlanych, jest drastyczny. Na miejscu jednak trzeba poruszać się bardzo ostrożnie. W dochodzeniu odszkodowania istotna jest nie tylko sama szkoda, ale i wszelkie ślady, które znajdują się na miejscu uczty drapieżników. Najlepiej jest niezwłocznie po stwierdzeniu szkody wezwać weterynarza, który wykona dokumentację fotograficzną i powiadomić również niezwłocznie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Do czasu dokonania oględzin przez pracownika tejże instytucji poszkodowany zobowiązany jest zabezpieczyć w miarę możliwości ślady i inne dowody wskazujące na przyczynę powstania szkody. Podczas oględzin należy wypełnić formularz wniosku o odszkodowanie, do którego załączyć należy kserokopię dokumentacji hodowlanej oraz zaświadczenie weterynarza dotyczące oględzin. Do uzyskania odszkodowania konieczne są także oryginały faktur za usługę weterynaryjną, utylizację zwierzęta oraz kseroświadectwa utylizacji padłego zwierzaka. Zdarza się, że zaatakowane przez wilki zwierzę nie traci życia i wizyta drapieżników kończy się pokąsaniem. Tutaj procedury są takie same, przy czym weterynarz dokonuje oceny, czy zwierzę nadaje się do leczenia. W takiej sytuacji refundowane są koszty leczenia zwierzęcia hodowlanego. Wilki są na terenie Polski objęte całkowitą ochroną, co oznacza, że nie wolno ich nawet płoszyć. Zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, ale jeśli zachowują się nietypowo, nie wykazują lęku przed człowiekiem, są ranne lub zdezorientowane, należy natychmiast powiadomić o tym służby weterynaryjne i służby ochrony przyrody. Wścieklizna u wilków występuje niezwykle rzadko i na terenie Podlasia nie zdarzyło się, by pokąsane przez wilka zwierzę zachorowało na tę straszliwą chorobę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem ochrony zwierząt gospodarskich przed atakiem watahy jest zabieranie inwentarza na noc do zabudowań gospodarczych. Zaleca się także stosowanie elektrycznych ogrodzeń. Skuteczne są fladry, czyli paski czerwonego zwiewnego materiału o wymiarach 10 na 60 cm, naszyte na mocny sznurek, rozwieszone w odstępach 30-40 cm. Rozwiesza się je wokół pastwiska na wbitych w ziemię tyczkach lub elektrycznym pastuchu. Istotne, by wolny koniec tkaniny znajdował się dość blisko powierzchni gruntu, ale jej nie dotykał. Tak, by mógł swobodnie powiewać na wietrze.